Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim nie tylko wspiera osoby bezrobotne, ale przede wszystkim wspiera pracodawców w ramach swoich działań. Uchwałą podjętą przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego Powiatowy Urząd Pracy dokonał zmian dotyczących działalności urzędu. Centrum Aktywizacji Zawodowej zmienia nazwę Centrum Aktywizacji Zawodowej Wsparcia Rynku Pracy, czyli mamy tutaj uwidocznione to wsparcie i to wsparcie właśnie będzie się znajdowało na jednym piętrze, na pierwszym piętrze, żeby każdy pracodawca, to jest takie ułatwienie też drogi komunikacyjnej, gdzie mamy Centrum Obsługi właśnie Pracodawcy, jak i też promocji marketingu, czyli będziemy tutaj przede wszystkim organizować takie wyjścia w teren, taki marketing, taki pokazywanie naszych usług, żeby jak najwięcej osób skorzystało. Nastąpiła również zmiana w obsłudze osób bezrobotnych. Wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy będą odnotowywały się, czyli potwierdzały swoją gotowość do podjęcia pracy na jednym piętrze, czyli na piętrze pierwszym. Tutaj mamy również, będą przychodziły do nas osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i osoby bez orzeczenia. Po to też, żeby wszystkie osoby korzystały z tych samych ofert pracy i ta możliwość kontaktu z pracodawcą była jak najszybsza. Ponadto powstało stanowisko doradcze do spraw zatrudnienia osób młodych. Będzie to punkt informacji dla młodzieży i ten punkt informacji dla młodzieży będzie dotyczył nie tylko osób zarejestrowanych, tylko idziemy w kierunku młodzieży powiatu ostrowieckiego i każdy młody człowiek będzie mógł przyjść do naszego urzędu w określonych dniach, bo będzie to 2 razy w miesiącu. Szczegóły już mamy na naszej stronie internetowej i będzie mógł porozmawiać z doradcą zawodowym. Rolą punktu informacji dla młodzieży będzie pomoc przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą czy podnoszenie umiejętności cyfrowych. Przypominamy również, iż Powiatowy Urząd Pracy 19 stycznia organizuje konferencję Rynek Pracy 2024. Zapisy na wydarzenie trwają do 17 stycznia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.